Dzień dobry. And a happy Sabbath to everybody. Szczęśliwego sabatu dla wszystkich. The Lord has been good this week. Bóg, Pan był dobry dla nas, prawda? We have seen His hand. Widzieliśmy Jego dłoń. We need to pray. Musimy się modlić. Prayer changes things. Modlitwa zmienia rzeczy. It really does. Tak naprawdę się dzieje. I was running evangelistic meetings in Fiji on one occasion. Prowadziłem ewangelizację na Fidżi jakiś czas temu. I was the head of the theology department at the time. Byłem wtedy, że tak powiem, dyrektorem teologicznego działu w tym rejonie. And we would take the students to a place to run evangelistic meetings. I wzięliśmy studentów, aby byli podczas ewangelizacji. For 6 months. Przez 6 miesięcy. They had been looking for a place to have the meetings. Oni szukali miejsca, żeby znaleźć, aby miało, można było tam kazać. And in Fiji they have them outside in the parks. I Fidżianie robią to w parkach. But they couldn't find a place. I nie mogli znaleźć tego miejsca. They told me. Powiedzieli mi. We have a place. Mamy miejsce. Long way from the highway. Daleko, daleko od drogi. Near the airport runway. Blisko, prawda, pasu startowego. I said, keep looking. Ale powiedziałem, szukajcie. You can't run a program, nie możecie mieć programu, where the buses don't come for the people to. Gdzie nie ma dojazdu autobusów, but żeby ludzie mogli przyjechać. Find anything. I nie mogli znaleźć nic. We fasted, we prayed. My pościliśmy i modliliśmy się. I remember the day we arrived at the place. Pamiętam, kiedy przyjechaliśmy na to miejsce. With the students. Ze studentami. On the back of a truck. Oni siedzieli na pace tego ciężarowego samochodu. You know where they were going to have the meetings? Pardon me? Where they were going to have the meetings. Tam, gdzie mieliśmy mieć spotkania. It was a rubbish dump. Wiecie, tam było śmietnisko kiedyś. An industrial rubbish dump. I tam wyrzucali śmieci przemysłowe. And it was right beside the runway. I to było niedaleko, prawda, pasu startowego. Big plane, 747s would. Wielkie samoloty tam właśnie lądowały. And the students looked at me. I studenci popatrzyli na mnie. And they thought I was crazy. I powiedzieli, chyba ty jesteś nienormalny. Why would you bring us here to run a program? Dlaczego ty nas przyprowadziłeś tutaj, aby mieć program? So we went back to the house. A więc wróciliśmy do domu. And we had worship together. I mieliśmy nabożeństwo. And I said, men. I powiedziałem, słuchajcie. God is going to bless this program. Bóg będzie błogosławił ten program. Because this is the last place I would ever choose to run a meeting. Dlatego, że to jest ostatnie miejsce, które ja bym wybrał do prowadzenia programu. This is God's idea. To jest Boża myśl. So we started the program. A więc rozpoczęliśmy mieć tam program. We had about 400 people coming each night. Około 400 ludzi przychodziło każdego wieczoru. And the day we preached on the Sabbath. A w dzień, w wieczór, kiedy mówiliśmy na temat sabatu. That night. Tego wieczoru. It rained hard. Bardzo mocno padało. After the meeting. Po spotkaniu. It never rains on this side of the island. Wiecie, nigdy nie pada w tym okresie z tej strony wyspy. And when we came on Sunday morning. Kiedy przyszliśmy w niedzielę rano. The building was like that. Ten budynek pochylił się. Because of the heavy rain. Dlatego, że na skutek tego ciężkiego deszczu. We pulled all the stuff off, all the tin. My wszystkie, cały sprzęt stamtąd żeśmy wynieśli. And we had a prayer meeting. I mieliśmy spotkanie modlitewne. God, Boże, tonight the people will. Dzisiaj wieczorem ludzie przyjdą. We wanting to hear about the change of the Sabbath. Ja chcę, żeby oni usłyszeli. My chcemy, żeby usłyszeli o zmianie soboty. Where will we run the meeting tonight? Gdzie będziemy się spotykać dzisiaj wieczorem? There's nothing left here. Nic tu nie zostało. Or shall we go down the road to the church? Czy powinniśmy iść tam na drogę do kościoła? We prayed. Modliliśmy się. And God impressed us to have the meeting right there. I Bóg nas przekonał, że powinniśmy mieć spotkanie na tym miejscu. So that night we had it under the stars. A więc tego wieczoru byliśmy pod gwiazdami. And the people came. I ludzie przyszli. And we made a call for baptism. I miałem apel o chrzest. 40 decided for baptism. 40 osób zdecydowało się ochrzcić. The next night, another 20. Następnego wieczoru następnych 20. On the last Sabbath of those meetings. Ostatniego sabatu tych spotkań. 100 people were baptized. 100 osób było ochrzczonych. On the beach of the Sheraton hotel in that. Na plaży, na brzegu w hotelu Sheraton. God answers. Bóg odpowiada na modlitwy. When we pray seriously. Kiedy modlimy się poważnie. My family and I were holidaying. Moja rodzina i ja mieliśmy urlop. In the bush. Wiecie, w lesie. And it was Sabbath morning. Był sobotni poranek. And I like to go into the bush to study the Bible. Ja lubię iść do lasu, aby studiować Słowo Boże. Because you can get close to God in the bush. Dlatego, że jesteście bliżej Boga w lesie. And I had been reading the Bible. I kiedy czytałem Biblię.
and praying. I modliłem się. And as I prayed, kiedy modliłem się, I said, "Oh God." Powiedziałem: Boże, today, dzisiaj, lead me to somebody. Poprowadź mnie do kogoś. To talk to them about Jesus. Aby rozmawiać o Jezusie. Now I often pray that prayer. Ja bardzo często modlę się taką modlitwą. But sometimes it becomes just a habit, you know? Ale wiecie, czasami to się staje twoim zwyczajem. But today I really meant it. Ale dzisiaj, wiecie, ja miałem to rzeczywiście na myśli. Lead me to somebody. Pozwól mi spotkać kogoś. I didn't realize how quickly God would answer that prayer. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że tak szybko odpowie Bóg na moją modlitwę. As I stepped out of the bush, kiedy wychodziłem z tego lasu, into the car park where the cars park. Na parking, gdzie samochód stał. There was the man. Stał tam człowiek. He was an old man. To był starszy człowiek. And he was trying to get his bicycle off the roof of the car. I on próbował zdjąć rower ze swojego auta. We have to lock our bicycles on the roof racks of our car. Wiecie, mamy takie zamknięcia tych bagażników na dachu. Because people steal the bike. Żeby po prostu ludzie nie ukradli tego roweru. And he couldn't get the bike. Unlocked. I on nie mógł otworzyć tego zamku. So I went over to him. Więc ja podeszłem do niego, poszedłem do niego. And I said, sir. Powiedziałem: Panie, przepraszam pana. What's the problem? Jaki masz problem? He said, my nephew. Powiedział: mojego siostrzeniec. Dziękuję bardzo. I dropped him up the top of the mountain. Zostawiłem go na górze gdzieś tam. And I drove down here. I przyjechałem tutaj. And I was going to ride up to meet him. I ja mam jechać rowerem, żeby spotkać go. But I can't unlock the box. Ale nie mogę otworzyć tego bagażnika z rowerem. I said, "Can I help you?" Czy mógłbym pomóc panu? He gave me the key. On dał mi klucz. And I tried to unlock that box. Ja próbowałem otworzyć ten zamek. But it wouldn't work. Ale nie pracowało to. So I went around to where his nephew's bike had been. A więc poszedłem tam do tego miejsca, gdzie jego siostrzeńca rower był. And I tried that lock. I próbowałem tam ten zamek otworzyć. No problem. Nie ma problemu. I went around to the bike again. I próbowałem, obeszłem znowu i spróbowałem tam, gdzie ten rower był. But it would not unlock. Ale nie mogłem otworzyć. And then I did something. I wtedy pomyślałem. That I don't normally do. To, co nigdy nie robię. I said, sir. Powiedziałem: proszę pana. Do you believe in prayer? Czy wierzy pan w modlitwę? He was a typical Australian. A on był takim typowym Australijczykiem. You know, beer can. Pardon? Beer. Cigarette. A wiecie, piwo. He didn't believe much in God. On nie wierzy za bardzo w Boga. I said, "Do you believe in prayer?" Czy wierzy pan w modlitwę? He said, "Oh, a little bit." On troszkę mówi. I said, "Bow your head." To pochyl swoją głowę. Let's pray. Módlmy się. So I prayed. Ja modliłem się. Oh God. Mówię: Panie Boże. This man needs to unlock the lock. Ten człowiek potrzebuje, żeby otworzyć ten zamek. We need your help. Potrzebujemy twojej pomocy. And then I thought. I wtedy pomyślałem: What if God doesn't answer the prayer? A co się stanie, jak Bóg odpowie na tę modlitwę? Like I'm asking. Tak jak ja, prawda, proszę. What will God look like? Jak on nie odpowie, przepraszam. What will I look like? Jak będzie Bóg wyglądał? Jak ja będę wyglądał? But I kept praying. Ale dalej modliłem się. And I said, "Oh God." O, powiedziałem: Boże. Please help us. Proszę, pomóż nam. I took the key. Wziąłem klucz. And I'm not kidding. I powiedziałem: OK. As soon as I turned the key, tak w momencie, kiedy ja przekręciłem tym kluczem, the bike opened up. Otworzyło się bagażnik. The man looked at me. Ten człowiek popatrzył na mnie. He thought I was from Mars. Pomyślał, że ja jestem z Marsa. He was amazed. O, to było niesamowite. And so was I. Tak również ja byłem zdziwiony. So little faith. Wiecie, tak mało wiary. I said, sir. Powiedziałem: proszę pana. Shut your eyes. Zamknij swoje oczy. We must thank God. Musimy podziękować and Bogu. We pray. Musimy się modlić. And said, "Oh God, thank you." I powiedziałem: Panie Boże, o, dziękuję. You are a good God. Jesteś dobrym Bogiem. Thank you for helping us. Dziękuję za pomoc. And then i wtedy I went to my tried to go to my tent. I wtedy ja próbowałem pójść do mojego namiotu. But it was a long way away. To była długa droga. I wanted to get him a magazine. Ja chciałem przynieść mu pewien magazyn. To help him. A żeby pomóc mu. By the time I got back. Ale kiedy wróciłem, he was gone. On już odszedł. Because his nephew had already come down. Dlatego, że jego siostrzeniec już, prawda, zszedł. And I thought, I missed my opportunity. I ja pomyślałem, po prostu rozminęły się z moją okazją, to share Jesus aby podzielić się z nim, z Jezusem. But then I realized, no. Ale wtedy powiedziałem: nie. God wanted that old man that day. A Bóg chciał, ażebym ten stary człowiek just to know, się dowiedział, that there is a God, że jest Bóg. And that God even answers the prayers that we prayed for him. I on odpowiada na modlitwę, nawet jego modlitwę. My brother, my sister. Mój bracie i siostro. If we will pray. Jeżeli my będziemy się modlić. Seriously. Poważnie.
We will see the hand of God work. Zobaczymy, jak ręka Pańska działa. He promised. On obiecał. Ask. Proście. And it shall be given you. I będzie wam dane. Seek. Szukajcie. And you will find. I znajdziecie. Some of our problem is. Niektórzy nasze problemy, naszym problemem jest. We just don't ask. Że my nie prosimy. Now before we preach this morning. Zanim będziemy kazać dzisiaj. I want us to go to our knees this morning. Chciałem, żebyśmy uklękli na nasze kolana. Do you believe? Czy wierzycie? There are people in this city. Że w tym mieście. Who need tonight's message? Potrzebują dzisiejszego poselstwa. I hope you believe that. Ja wierzę w to. Then let's ask God to bring them here. A więc poprośmy Boga, żeby przeprowadził ich. I don't know how he's going to bring them here. Ja nie wiem, jak on to zrobi. But if we ask, ale jeżeli poprosimy, he will work on their heart. On będzie pracował nad ich sercami. So let's take just a few minutes. A więc poświęćmy kilka that minut. God will speak to somebody. Pardon me? God will speak to somebody. Bóg będzie przemawiał do kogoś. While we're praying this morning. Kiedy my będziemy się modlić dzisiaj rano. And tonight they will be here. I dzisiaj wieczorem on będzie tutaj. And they will find Jesus. I znajdzie Jezusa. Thank you for praying together. Dziękuję za to, że modlicie się. By the way. A tak naprawdę. In Fiji, that program. Na Fiji, w tym programie. The day we preached on the mark of the beast. Kiedy uczyliśmy na temat, prawda, mówiliśmy na temat znaku bestii. A young man came for the first time to those meetings. Jeden młody człowiek przyszedł po raz pierwszy na te spotkania. It was only one week before the baptism. To był jeden tydzień przed chrztem. And this young man. I ten młody człowiek. Was the drug pusher for that village. I on był, prawda, takim sprzedawał narkotyki dla tej wioski. That night, tego wieczoru. He made a stand to be baptized. On powstał, aby być ochrzczony. I said to the students. Powiedziałem do studentów. We will baptize him. My ochrzcimy go. If you will go every day to his home. Kiedy pójdzie, każdego dnia pójdzie do swojego domu. And study the Bible with him. I będziecie studiować z nim Biblię. With the things he's missed. Tematów, które on nie studiował. On the Sabbath, w sobotę. That young man was baptized. Ten młody człowiek został ochrzczony. Because of prayer. Dlatego, że była modlitwa. Our God is a God who answers prayer. Bóg jest naszym Bogiem, który odpowiada na nasze modlitwy. Now, as Brother Zygmunt mentioned this morning, tak jak wspomniałem tego poranku, there is a large apostasy rate in the Adventist Church. Jest wielkie odstępstwo w naszym kościele. Around the world currently, na świecie obecnie, it is stands at about 27%. Około 27%. For every 100 people who come in the front door, na 100%, które wchodzi do naszego kościoła, 27 leave the back door. 27 odchodzi z innymi drzwiami. In Peru, w Peru, just a few years ago, kilka lat temu, for every 100 who came in the front door, dla 100 osób, które przyszły przednimi drzwiami, 80 left the back door. 80 odchodziło tylnymi drzwiami. 80%. 80%. You know today Peru? Wiecie, dzisiaj w Peru only has 18. Jest tylko 18%. They are half the world average now. Dzisiaj jest half of what? Half the world average. Peru is only 18. W tej chwili jest praktycznie to tak jak przeciętnie na świecie, tylko 18 osób ze 100 odchodzi. But that's another story. Ale to jest inna historia. It's a fascinating story. Jest to fascynująca historia. But I want to talk this morning. Ale ja chciałem dzisiaj mówić dzisiaj w poranku. About how we can reverse this. Jak możemy to odwrócić? How we can stop it so that people don't leave? Jak możemy zatrzymać, żeby ludzie nie odchodzili z kościoła? And I want to just answer one question this morning. Ja chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie tego poranku. One of the reasons people leave the church. Jeden z powodów, które jest, że odchodzą z kościoła ludzie. Is because we do not understand sometimes. Dlatego, że my nie rozumiemy czasami. What is the mission of the church? Jaka jest misja kościoła? What is our task? Jakie jest nasze zadanie? Now the Bible says in Matthew 28. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza 28. You know it well. Znacie to doskonale. It says, "Go into all the world." 20 or 18. Matthew 28, verse 18. 28 rozdział, 18 wiersz. A Jezus przystąpiwszy rzekł: te słowa, dana im wszelka moc na niebie i na ziemi. 18 to 20. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ucząc jest przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Now there are four action words right here. Jest tam cztery takie słowa kluczowe. Only one of them is in the command form. Jedno słowo jest właśnie, które brzmi jak rozkaz. Most people think it's the word go. Niektórzy ludzie mówią, że to jest słowo idźcie. But in the Greek language, ale w greckim języku, it is not the word go. To nie jest to słowo idźcie. It is the word make disciples. Jest tam określenie czyńcie uczniami. That's the action word. To jest to słowo, które jest w akcji. That's in the command form. Ono jest właśnie w tym właśnie w rozkazującej formie. Our task is to make disciples. Naszym zadaniem jest czynić uczniami. The other three action words, inne te trzy słowa, które są takimi czynnymi słowami, are how we do that. To pokazują, jak mamy to uczynić. When Jesus said go, kiedy Jezus powiedział idźcie, he meant mix with people. On myślał na myśli, zmieszajcie się z ludźmi. Mingle with people. Zmieszajcie się z tymi ludźmi się. Show them my love. Pokażcie im moje życie. As you go about among the world. Tak jak pójdziecie wokół świata. Then he said, baptize. I wtedy mówi, ochrzcicie ich. In other words, bring them into the family of God. Innymi słowy, wprowadźcie ich do rodziny Bożej. Show them my love. Pokażcie im moją miłość. Bring them into my love. Przyprowadźcie ich do mojej miłości. And the last action word, i następna rzecz. He said, teach them. Uczcie ich. To obey everything I've commanded you. Żeby byli posłuszni wszystkiemu, co przykazałem. This is the way you grow people up in the Lord. To jest tak, w taki sposób powinniśmy budować, wzrastać w Jezusie. So three action words, trzy słowa, które są takie czynne, to do the task, aby wykonać to zadanie. And the task is, i to zadanie jest, to make disciples, uczynić uczniami, which leads us to a question, które prowadzi nas do pytania, what does a disciple look like in the Bible? Jak uczniowie wyglądają w świetle Słowa Bożego? It may surprise you, może to was zaskoczy, that there are a number of verses, jest wiele tekstów, that tell us what a disciple looks like in the Bible. Jak uczniowie Jezusa wyglądają w Biblii? Let's go to the first one. Idźmy do pierwszego zatem. Come with me. Idźmy do. To John. Do Ewangelii Jana. And we're looking at John 8:31. 8 rozdział, 31 wiersz. The Gospel of John. Ewangelia Jana. Chapter 8. 8 rozdział. And verse 31. I 31 wiersz. Notice what the Bible said. Jesus is talking. Zauważcie, co Biblia mówi. Tu mówi sam Jezus. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy wierzyli w Niego, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. All right. So Jesus said, a więc Jezus powiedział, if you abide in my word, jeżeli wytrwacie w moim Słowie, then you are truly my disciple. Prawdziwie uczniami moimi będziecie. Now what does it mean to abide in God's word? Co to znaczy wytrwać w Jego Słowie? Jesus showed us on another occasion what he meant. Jezus pokazał w inny sposób. Come to John 15. Ewangelia Jana 15 rozdział. And verse 10. 10 wiersz. What is a disciple? Kim są uczniowie? It's somebody who abides in God's word. Ktoś, kto jest, że tak powiem, zanurzony w Jego Słowie. What does that mean? Co to znaczy? John 15:10. 10 wiersz 15 rozdziału. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, a ja i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. So in other words, innymi słowy, to keep God's commandments, zachowując przykazania Boże, is to abide in his love. To znaczy trwać, być zanurzony w Jego miłości. Is to abide in his word. W Jego Słowie. I want to ask you a question. Chciałbym zapytać was pytanie, dam was. Are you and I a disciple? Czy ty i ja jesteśmy uczniami? Are we into the word of God? Czy my jesteśmy zanurzeni w Słowie Bożym? Not just for some interesting information. Nie tylko żeby znać pewne informacje. But that we might know his will. Ale żebyśmy znali jego wolę. So that we might do his will. Abyśmy czynili jego wolę. We are not a disciple. My nie jesteśmy uczniami. We are not a Christian. Nie jesteśmy chrześcijanami. Unless we have that attitude. Chyba że mamy takie podejście. We want to read this book. My chcemy czytać Słowo Boże, tą księgę. That like Jesus, jak Jezus, we might obey God, żeby być posłuszny Bogu. Because that's what he said. Dlatego że on to powiedział. I love my father. Ja kocham mojego ojca. And I always do what my father says. I zawsze robię to, co mój ojciec mówi. Are we a disciple in that sense? Czy my jesteśmy uczniami w tym zrozumieniu? Number two. Druga rzecz. The Bible says, Biblia mówi, we know it well, my wiecie, że tak jest. John 13:34 and 35. 13 rozdział Ewangelii Jana,
34 i 35 wiersz. Jesus was talking to his disciples. Jezus tutaj mówi do swoich uczni. Notice what Jesus said in verse 34 and 35. Zauważcie, co Jezus mówi w 34 i 5 wierszu. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Bo po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Now we know that text well, don't we? My znamy ten tekst, prawda? By this shall all men know that you are my disciples. Tym pokazacie, że jesteście moimi uczniami. If what? Jeżeli co? We love one another. Jeżeli będziecie kochać jeden drugiego. But notice how Jesus said to love. Ale zobaczcie, jak Jezus mówi na temat miłości. Love one another. Kochając jeden drugiego. As I have loved you. Tak jak ja was umiłowałem. Now here's the real test of the Christian. I tu jest taki rzeczywiście sprawdzian dla chrześcijan. Are we really disciples of Jesus? Czy my jesteśmy rzeczywiście uczniami Jezusa? If we are, jeżeli jesteśmy, we will love the people who don't love us in the church. Będziemy kochać członków kościoła, którzy nas nie kochają w kościele. Is there somebody here this morning? Czy jest ktoś dzisiaj rano tutaj? That you do not love. Kogo nie kochasz? You need to get on your knees. Powinieneś pójść na kolana. Because this is how we know we are disciples of Jesus. Bo my w tym momencie wiemy, że jesteśmy wtedy uczniami Jezusa. If we love. Jeżeli kochamy jeden drugiego. We have to stop playing church sometimes. My powinniśmy się przestać bawić w kościół czasami. So easy to come to church. Wiecie, jest tak łatwo przyjść do kościoła. But to hate the pastor. I nie lubić albo nienawidzić pastora. Or to hate somebody. Albo nienawidzić kogoś. In the family of God. Z rodziny Bożej. We are not a Christian. Nie jesteśmy chrześcijanami. We are not a disciple. Nie jesteśmy uczniami. Unless. Chyba że. We love others. Kochamy innych. As Jesus loves us. Jak Jezus ukochał nas. This is a very high test for a Christian. Wiecie, jest to bardzo mocny sprawdzian, prawda? Let's move on. Ale idźmy dalej. Jesus said something else. Jezus powiedział jeszcze coś więcej. And Zygmunt spoke about it this morning. Ja mówiłem dzisiaj rano na ten temat. A disciple. Uczniowie. Is somebody. To jest ktoś. Who has the fruits of the Spirit. Który ma owoce Ducha Świętego. Notice what Jesus said. Zobaczcie, co Jezus powiedział. John 15, verse 8. 15 rozdział Ewangelii Jana, 8 wiersz. John 15, 8. 15 rozdział, 8 wiersz. Notice what Jesus. Zobaczcie, co Jezus powiedział. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydajecie i staniecie się uczniami moimi. He said, I want you to bear fruit. Ja chciałbym, żebyście wydawali owoc. This is how you show you're my disciple. To w taki sposób pokazujecie, że jesteście moimi uczniami. Now we know those fruits. My znamy te owoce. We read them this morning. My czytaliśmy je dzisiaj rano. The fruit of the Spirit is what? To są owoc Ducha Świętego, to jest co? Galacjan 5. Love, miłość. Chapter 5, remember. Otwórzmy Galacjan 5 rozdział. Verse 22 to 24. Od 22 do 25. But ask yourself the question. Ale zapytajcie się pytaniem samego siebie. The fruit of the Spirit is love. Że owocem Ducha jest miłość. It is joy, Jesus said. Radość, Jezus mówi. Are you a joyful Christian? Czy jesteś radosnym chrześcijaninem? Or are you miserable? Czy jesteś taki, wiecie, zasmucony ciągle, taki beznadziejny? If we are a follower of Jesus. Jeżeli jesteście naśladowcami Jezusa. We will have a peace and a joy about it. Będziesz miał pokój i radość. That's what the Bible says. To Biblia właśnie o tym mówi. We will have a peace in our heart. Będziemy mieli pokój w sercu. We will be long suffering. Będziemy cierpliwymi. Just hold it right there. I poczekajmy tutaj. Are you long suffering? Czy wy potraficie być cierpliwymi? How many times has your husband done that thing that you don't like him to do? Jak wiele razy twój mąż zrobił coś, czego ty nie lubisz? Or your wife. Albo twoja żona. And we're unforgiving. I nie możecie mu tego wybaczyć. No, jej. No. Nie, nie, nie. How often should I forgive my brother? Said Peter. Jak wiele razy muszę wybaczyć swojemu bratu? Seven times. Siedem razy? Powiedział Piotr. No, said Jesus. Nie, powiedział Jezus. 70 times 7. 70 razy 7. Love suffers long. Cierpliwość jest długa, cierpliwa. Oh, that's the love of God. To jest miłość Boża. Love is kind. Miłość jest dobra, uprzejma. It's good. Jest dobra. Which means it does good. To znaczy robi dobrze. It's dobro pure. Jest czysta. Do you know, my brother and sister? Wiecie, moi bracia i siostry, that sometimes czasami people are watching you and I. Ludzie patrzą się na ciebie i na mnie. Because they want
to really do the right thing. Dlatego, że oni chcą robić dobre rzeczy. But if we're not good, ale jeżeli my nie robimy ich, they won't follow good. Oni nie będą naśladować dobrych rzeczy. I saw this in my church once. Ja to doświadczyłem w moim kościele. I was the pastor of a church. Byłem pastorem w jednym z kościołów. And you know what happens sometimes when we have weddings? Wiecie, co się dzieje, kiedy mamy ślub? We tell jokes that really are not pure jokes. Wiecie, my żarty sobie takie nieraz mówimy, takie nie są takie one takie ładne. Probably that doesn't happen in Poland. Prawdopodobnie nie dzieje się to w Polsce. Maybe just Australia. Może to w Australii tylko. But we tell jokes that really are not so good. Wiecie, a to są takie żarty, które mają podwójne znaczenie, prawdopodobnie. So I went to this wedding. Ja byłem na tym ślubie. And I said to myself. I powiedziałem sobie to God. I do Boga. If they tell one of these jokes. Jeżeli ktoś powie taki żart. I am not going to laugh. Ja nie będę się śmiał. I'm going to try to be proper. Ja będę bardzo wiecie poważny. I'm not going to give out like Peter did. Ja nie zrobię tak, jak to Piotr zrobił. Not going to deny my Lord. Nie będę się zapierał mojego Pana. So of course up came one of those jokes. No i so of course? What they told one of those jokes. Ja, kiedy oni to powiedzą ten żart. So I didn't laugh. Ja nie będę się śmiał. On Monday morning. A w poniedziałek rano. One of my church deacons came to work in my yard. Jeden z moich z tego kościoła diakonów przyszedł pracować na moim ogrodzie. I had to fix the fence. Ja musiałem zrobić płot. And we got chatting during the day while we were working together. I mieliśmy taką rozmowę, taką przyjacielską. And he said, "Hey, pastor." I powiedział, pastorze. I was watching what happened the other day. Ja patrzałem się tego dnia. At the wedding. Na tym ślubie. You didn't laugh. Nie śmiałeś się. And I thought, "Whoa." O, powiedziałem, o. People are watching us, aren't they? Ludzie obserwują nas, prawda? Are we pure? Czy jesteśmy czystymi? Are we kind? Czy jesteśmy dobrzy? Are we faithful? Czy jesteśmy wierni? That's what the Lord is looking for today. Tego oczekuje od nas Pan. Because people want to follow a good leader. Dlatego, że ludzie chcą naśladować takich They're dobrych przywódców. They're scared sometimes. Czasami oni się boją. And sometimes. Czasami. You and I. Ty i ja. Are the only Bible some people will ever read. To, excuse me, I missed this. The only Bible that some people will read is you and I. Yes. To ty i ja jesteś tą Biblią, którą oni jedynie mogą przeczytać. And then Paul goes on to say. Paweł dalej mówi. After he talks about those fruits, kiedy on mówi o tych owocach, and he says, powiedział, those who belong to Christ, ci, którzy należą do Chrystusa, have crucified the flesh, oni krzyżują swoje ciało, with its lusts, swoimi pragnieniami, and its passions, swoimi pasjami. You see, my brother and sister, wiecie, moi bracia i siostry, the fruits of the Spirit, a więc owoce Ducha Świętego, are the marks of a true disciple. To są takie znaki szczególne prawdziwych naśladowców, uczniów. Tu jest nie ma mowy, że one są owocem Ducha Świętego. It says the fruit, singular. To jest fruit, to jest owoc. In Australia, w Australii we have a fruit, mamy owoce, that is like a fruit salad. Wiecie, ona jest jak sałata. It's called the Monsterio Delicio. Oh, I don't know that. It's okay. Jest taki owoc, który się tak nazywa. It's one fruit. To jest jeden owoc. With all the other fruits inside of it. I on zawiera w sobie wszystkie inne owoce. And that's the fruit God wants us to have. I Bóg właśnie chce, abyśmy my byli właśnie takim owocem. The fruit of the Spirit. Owocem Ducha Świętego. Is made up. Który uczyni nas. Of all these fruits. Wytworzy w nas wszystkie te cechy. So this is what a disciple is. I to jest tak wygląda właśnie uczeń. Now I want you to notice another text. Chciałbym, żebyśmy założyli jeszcze jeden tekst. A disciple, the Bible says, uczeń, Biblia mówi, is a person, jest osobą, who puts Christ and his claims, i czyni Chrystusa i to, co on oczekuje, before anyone else. Przed wszystkim. Come with me to the book of Luke. Idźmy do księgi Łukasza. Luke chapter 14, verse 26. 14 rozdział. Luke 14:26. 26 wiersz. Notice what Jesus said here. Zauważcie, co Jezus Chrystus Pan tutaj mówi. Notice what he said. Jeżeli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego, matki, żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być już nie moim. Now that's a strong text, isn't Wiecie, it? To jest bardzo mocny tekst, prawda? Yes. 14:26. Yes. If anyone does not hate, jeżeli ktoś nienawidzi his wife, żony, his brother, brata, his husband, męża, his sister, siostry, he cannot, on nie może. It's impossible. Jest to jest niemożliwe. To be my disciple. Żeby być moim uczniem. Now why does Jesus say hate?
co Jezus chciał powiedzieć, żeby nienawidzić? He doesn't want us to go around hating people. Wiecie, my nie chcemy, żeby jeden drugiego tutaj nienawidził. He's trying to make a point. On chciał tutaj uczynić pewien, podkreślić coś. The number one person in our life. Że tą osobą na pierwszym miejscu w naszym życiu be him. Musi być on. Not anybody else. Nikt inny. It worries me sometimes. Czasami mnie martwi mnie to. I have seen it happen again and again. Ja to widzę za każdym razem. A husband. Mężowie. Decides to leave the Adventist church. Decydują odejść z kościoła. Or to believe something that the church doesn't teach. Albo zaczynają wierzyć w coś, co kościół nie uczy. And the wife follows him. I żona idzie za nim. Why? Dlaczego? The reason is. Powód jest taki. Is because the number one person in that wife's life. Dlatego, że numer jeden dla tej kobiety. Is her husband. Jest mąż. Not Jesus. Nie Jezus. It happens with men too. To się dzieje tak samo z mężami. They don't want to upset their wife. Oni nie chcą zasmucić swojej żony. So sometimes they don't do what Jesus wants them to do. Oni czasami nie robią, co Jezus chciałby, żeby uczynili. They follow what their wife wants them to do. Oni idą za tym, co ich żona chciałaby, żeby oni robili. Dlaczego? Because Jesus is not number one. Dlatego, że Jezus nie jest pierwszym w ich życiu. They're more worried about what their wife thinks than oni Jesus. Więcej się martwią to, co żona ich powie, niż Jezus. It happens in all relationships. I to się dzieje w każdej relacji. Children do it to their parents. Robią to dzieci dla rodziców. Parents to their children. Rodzice dla dzieci. My brother, my sister. Moi bracia i siostry. Who is number one in your life? Kto jest pierwszym w twoim życiu? If we're a disciple of Jesus. Jeżeli chcesz być uczniem Jezusa. Number one. Numer jeden will be Jesus. Będzie Jezus. That's what he was telling us. To właśnie on nam mówi. To be a disciple, żeby być uczniem, is a very radical thing. Jest to bardzo radykalne postępowanie rzecz. Jesus said more. Jezus powiedział więcej. He said, on powiedział, a person is a disciple, osoba, która jest uczniem, who puts Christ, która stawia Jezusa and his claims, jego oczekiwania before anything else. Ponad wszystkie inne rzeczy. Notice what Jesus said. Zobaczcie, co Jezus mówi. Luke 14:33. 14 rozdział 33 wiersz. The Bible says. Biblia mówi. Notice the strong words of Jesus. Zobaczcie te mocne słowa Jezusa. 33 wiersz. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Now there's a powerful text, isn't it? Wiecie, to jest bardzo mocny tekst, nieprawdaż? Unless anybody renounces all that he has. Jeżeli nie zaprzesz wszystkiego, co masz. He cannot. Nie możesz. Be my disciple. Być moim uczniem. What is Jesus saying here? Co Jezus chce powiedzieć tutaj? He is saying. On mówi: I must be more important than anything else in your life. Ja muszę być najważniejszą rzeczą ponad wszystkie rzeczy, które masz. I want to ask you a question. Chcę zapytać was. Where are you on prayer meeting night? Kiedy jesteś na spotkaniu modlitewnym? In front of the television? Przed telewizorem? You could be here. Powinien być tutaj. I'm not talking about you are working. Ja nie mówię o waszym, prawda, pracy. But you're not at prayer meeting. Ale nie jesteś na spotkaniu modlitewnym. You're doing something else that is not as important. Robisz coś innego, co nie jest tak ważne. The reason we do that. Powód, dla którego to robimy. Is because Jesus is not number one. Dlatego, że Jezus nie jest tym pierwszym w twoim życiu. That's what Jesus was saying. To jest właśnie Jezus tu mówi. We have to ask these questions. My musimy zapytać się. Would I rather be watching my favorite sport? Czy ja powinienem oglądać mój ulubiony, prawda, sport? Than doing the work of God. Czy wykonywać pracę dla Jezusa? If I would rather do that. Jeżeli ja wolę robić to. With God's people. Niż coś innego robią inne dzieci. And doing God's things. I robiąc Boże dzieło. Then we should stop playing church. To wtedy powinniśmy nie przestać się bawić w kościół. I am not a disciple. Ja nie jestem uczniem. That's what Jesus said. To właśnie Jezus mówi. We cannot be his disciple. My nie możemy być jego uczniami. Unless he is number one. Chyba, że on jest naszym numer jeden. In anything in life. We wszystkim w naszym życiu. Now let's notice something else. Zobaczmy jeszcze coś innego. A disciple, said Jesus. I uczeń, powiedział Jezus. Is a person who is willing to die to self. To jest osoba, która jest gotowa umrzeć dla siebie. Notice what Jesus said. Zobaczcie, co Jezus mówi. In verse 27 of Luke 14. W 27 wierszu Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. Jesus said. Jezus powiedział: kto nie dźwiga krzyża swojego,
a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Yes? He cannot be my disciple. Nie możesz być moim uczniem. Unless we take up his cross. Chyba że weźmiesz krzyż. The cross is an instrument of death. Wiecie, krzyż to jest narzędzie śmierci. In other words, innymi słowy, we must die to self. Musimy umrzeć dla siebie. You can see, my brother, my sister. Możecie zobaczyć, bracie i siostro, that it's impossible for you and I to make a disciple. Jest niemożliwą rzeczą, żeby uczynić się uczniem Jezusa. It's impossible for you to be such a disciple. Jest niemożliwą rzeczą, żebyś był takim uczniem. Without bez the power of God. Mocy Bożej. None of us. Żaden z nas can love God. Może kochać Boga more than our wife or our kids. Niż możemy kochać swoich dzieci, żonę i dzieci. None of us can love God. Nie może kochać Boga more than the things of this world. Więcej niż rzeczy na tym świecie. Except God does a miracle inside. Chyba że Bóg, prawda, uczyni cud w naszym życiu. That's why the Bible says. Dlatego Biblia mówi. In the work of God. Że pracą Bożą. We need the power of the Holy Spirit. Potrzebujemy, żeby wykonał pracę Bożą, potrzebujemy Ducha Świętego. Because it's impossible. Dlatego że jest niemożliwe. For human beings. Dla człowieka. To be that. Być takim. Or to make others like that. Albo uczynić innych takim. We need the power of God. My potrzebujemy mocy Bożej. Finally Jesus said. I w końcu Jezus powiedział. A disciple. Uczeń. Is a person. Jest osobą. Who makes disciples. Czyni innych uczniami. Jesus said. Jezus powiedział, go and make disciples. Idź i czyńcie uczniami. He said that to the 12. On to powiedział do tych 12. Or the 11. Albo 11. And then he said these words. I on powiedział później, teaching them. Uczcie ich. To obey everything. Aby byli posłuszni. That I have commanded you. To co rozkazałem wam. Now one of the things he just commanded them. Jedną z tych rzeczy, którą on w tej chwili powiedział im. Was to make disciples. To, żeby oni robili uczniami. So nobody can be a disciple. Nikt nie może być uczniem. Who does not seek to make disciples. Który nie chce, ażeby inni byli uczniami. Now you think about that for a moment. Pomyślcie przez chwilę. There are many people in the Seventh-day Adventist Church. Wiele jest dzisiaj członków Kościoła Adwentystów. Not just in Poland. Nie tylko w Polsce. In Australia. W Australii. In America. W Ameryce. Who are not disciples. Którzy nie są uczniami. Because we are not interested in making disciples. Dlatego że oni nie jesteśmy zainteresowani innych czynić uczniami. We are not a Christian. Nie jesteśmy chrześcijanami. Unless we want to help other people be Christians. Chyba dopóki nie chcemy pomóc innym stać się chrześcijanami. Now that may hurt you. Może to was zaboleć. But it's the truth. Ale to jest prawda. And we need to face the truth. I musimy spotkać się twarzą twarz. That's why Ellen White says. Dlatego Ellen White powiedziała, we cannot long remain a Christian. My nie możemy zostać więcej dłużej chrześcijanami. Unless we share Jesus. Chyba że będziemy dzielić się z Jezusem. Because. Dlatego że. A disciple. Uczeń. Is a disciple maker. Jest tym, który czyni innych uczniami. I love dear old Granny Draga. Wiecie, Granny. Granny Draga. Draga, yeah. Jest to pewna osoba. Ja lubię tę osobę. I had a church. Ja mam kościół. In Canberra, in Australia. W Canberrze, w Australii. And Granny Draga was about 80-85 years of age. I ta siostra ma 80-80 lat. 88 lat. She was Yugoslav lady. Ona jest Jugosławianką. Now she couldn't do much. Ona nie potrafi za wiele. But she could pray. Ale może modlić się. And she did one other thing. I ona robi jedną rzecz. Whenever I ran evangelistic meetings, gdziekolwiek ja mam spotkania ewangelizacyjne, Granny would come to me and ta babcia say, przychodzi do mnie i mówi, Pastor, pastorze, I need to come with you. Ja potrzebuję jechać z tobą. Because you need me to help you. Ja, ty potrzebujesz mnie, żebym ci pomogła. So I would go to Granny's house. A więc ja jadę do jej domu. And pick her up. Biorę ją. And we'd have a good chat together. I mamy taką fajną rozmowę. And she would sit in the meetings. I ona siedzi na tym spotkaniu. And talk to the people. I rozmawia z ludźmi. I tell you, I learned a lesson from that lady. Wiecie, ja uczę się od tej kobiety. She couldn't preach. Ona nie może kazać. But she was doing what she could. Ale ona robi to, co ona może. And she encouraged this preacher. I ona zachęca tego mówcę. My brother, my sister. Bracia moi siostry. We cannot be disciples. Nie możemy być uczniami. We are not disciples. Nie jesteśmy uczniami. Unless we're trying to reach other people. Chyba że chcemy innych zrobić uczniami. Now in closing this morning. Zakończając tego poranku. Some of us may be feeling very uncomfortable. Może niektórzy z was czują się nie bardzo wygodnie. Good. Dobrze. That's a good thing. To jest dobra rzecz. The Spirit is talking to us. Duch Święty przemawia do was.
But let me tell you, ale chcę wam powiedzieć, all that we've said this morning, to co wszystko, to co powiedzieliśmy dzisiaj, is what Jesus said to Nicodemus. Jezus powiedział do Nikodema. He was a religious man. To był religijny człowiek. He would have made a good Seventh-day Adventist. On by mógł być dobrym adwentystą dnia siódmego. He was already keeping the Sabbath. Gdyby on już zachował sobotę. He was a theologian in the church. On był teologiem w kościele. He was a member of the council of the Jewish people. On był członkiem Sanhedrynu. And he came to Jesus by night. I on przyszedł nocą do Jezusa. And Jesus looked at him. I Jezus popatrzył na niego. A good man. Dobry człowiek. And he said, Nicodemus. I powiedział Nikodemie. You must be born again. Musisz się na nowo narodzić. You will never get to heaven. Ty nigdy nie pójdziesz do nieba. Unless that happens. Chyba że to się stanie. And he was really telling us what we've told this morning. I on mu powiedział to, o czym myśmy mówili dzisiaj rano. Now Nicodemus tried to squirm a little bit there. Wiecie, Nikodem chciał, prawda, troszeczkę to zmienić temat. He said, what do you mean? Co ty masz na myśli, powiedział? I'm the conference president. Ja jestem, prawda, prezydentem konferencji, prawda, zjednoczenia. How can you speak to me like that? Jak możesz mówić do mnie tak? Jesus looked at him. Jezus popatrzył na niego. With those eyes of love. Oczyma miłości. And he said, Nicodemus. I powiedział Nikodemie. You must be born of water and the Spirit. Musisz się narodzić z wody i z ducha. Because unless you are. Chyba że. You will never see the kingdom. Jak jesteś takim w stomie, nigdy nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego. And then Nicodemus asked the question. I wtedy Nikodem zapytał. That every one of us should be asking right now. Pytania, które my powinniśmy zapytywać w tej chwili. How can this be? Jak to się może stać? What do I have to do? Co ja mogę uczynić? To be a true disciple. Aby być prawdziwym uczniem. What do I need to do? Co ja potrzebuję zrobić? And Jesus said. I Jezus powiedział. In effect. Tak naprawdę. I'm glad you asked the question. Ja jestem zadowolony, że ty pytasz. He said, as Moses. Mojżesz. Lifted up that snake in the desert. Jak Mojżesz wyszczył tego węża na puszczy. You remember the story? Znacie tą historię? Those Israelites were complaining. Wiecie, Izraelici mieli pretensje. And so God let the snakes come in. Że te węże Bóg sprowadził. And those snakes were killing the people. I te węże zabijali ludzi. And they came to Moses. I przyszli do Mojżesza. And said, Moses. I powiedzieli Mojżeszu. Do something. Zrób coś. Or we're all going to die in this desert from these snakes. A jeżeli nie, to my wszyscy umrzemy od kąsania tych węży. And God said, Moses, a Bóg powiedział Mojżeszu, make a brass snake. Zrób z brązu, prawda, z miedzi węża. Hang it on a pole. Weź go, powieź na słupie. And whoever looks at that brass snake, i ktokolwiek spojrzy na tego węża, they will live. Będzie żył. Now you can imagine. Wyobraźcie sobie. Some of those good Christian people. Niektórzy dobrzy chrześcijanie. They said that's stupid. Powiedzieli, a to jest głupie. Everybody knows. Każdy wie. If you've got a snake bite. Jeżeli ugryźcie wąż. You go to the doctor. Pójdziesz do lekarza. And he gives you an injection. Da ci zastrzyk. With some anti-venom. Oczywiście szczepionkę, która, prawda, zapobiegnie temu. And those people die. I ci ludzie umierają. Because they didn't look at the snake. Dlatego, że nie popatrzyli na tego węża. Some people said no doubt. Niektórzy powiedzieli nie. That's crazy. To jest głupie. Just tie a tourniquet above the bite. I oni próbowali tą truciznę wyciągnąć. To stop the flow of blood. A żeby, prawda, ona nie krążyła w krwi. And they died. I oni umarli. The only ones who lived. Ci tylko zostali przy życiu. Were the ones who looked. Którzy spojrzeli. And that's the secret of the Christian life. I to jest sekret chrześcijańskiego życia. Jesus said. Jezus powiedział. Just as Moses lifted up the snake. Tak jak Mojżesz wywyższył węża. Even so the Son of Man must be lifted up. Tak samo Jezus musi być wywyższony w naszym życiu. That whoever believes in him. Żeby każdy, kto w nim wierzy. Will not perish. Nie zginął. But have eternal life. Ale miał życie wieczne. Nicodemus, he said. Nikodem powiedział. That's how you get born again. To powiedział do Nikodema, w taki sposób właśnie musisz się narodzić na nowo. Sister, i bracia i siostry, i my musimy zostać w tym właśnie stanie. The Bible says, Biblia mówi, Przez patrzenie, wpatrywanie się, we become changed, my się przemieniamy into the image of Jesus. Na obraz, na podobieństwo Jezusa. John. Jan. Was a grumpy young man. Był taki starszym, prawda, już niedołężnym człowiekiem. And his brother James. Jego Jakub, brat. Jesus gave them nicknames. On dał im takie, wiecie, takie przydomki. Dziękuję. He called them the sons of thunder. On nazwał ich synowie gromu. Because they were always blowing their temper. Dlatego, że oni zawsze mieli takie, wiesz, wybuchowe charaktery.
But you know the story. Ale znacie historię. We do not know John. My nie znamy Jana as a son of thunder today. Jako syna gromu dzisiaj. We know him as who? My znamy go jako kogo? John, Jan, the beloved. Miłujący. Why? Dlaczego? Because every day. Dlatego każdego dnia. This John. Ten Jan. Walked with Jesus. Chodził z Jezusem. He ate with Jesus. On jadł z Jezusem. He watched Jesus. On patrzył na Jezusa. And Jesus rubbed off on him. I Jezus zamieszkał w nim. And he became like the one he was with. I on stał się takim, z kim przebywał. And that's how you and I will be true disciples. I w takim sam sposób ty i ja staniesz się uczniem. If we will daily come to the cross of Calvary. Kiedy każdego dnia przyjdziesz pod krzyż Kalwarii. Paul said it this way. Paweł powiedział tak. God forbid that I should glory. Niech Bóg zabroni, żebym ja się chlubił. Except in the cross of the Lord Jesus Christ. Chyba że w krzyżu Jezusa Chrystusa. By whom the world is crucified to me. Gdzie świat właśnie jest ukrzyżowany w nim, and I to the world. A ja dla świata. By beholding, patrzcie się. We become changed. My staniemy się Jakubem. Let's pray together. Módlmy się. Loving Father. Kochający Ojcze. We've looked at some strong words from the Bible. Dzisiaj przyglądaliśmy się mocnym słowom ze Słowa Bożego. We have to stop playing games. My musimy przestać bawić się w kościół. Just coming to church. Przychodzić do kościoła tylko. Studying the Sabbath school lesson. Studiować szkołę sobotniej lekcji. Is not enough. To nie jest dosyć. We're called. Jesteśmy zimni. To be like Christ. My chcemy być jak Jezus. The image of Jesus he wants restored in us. My chcemy, aby obraz Jezusa był odbudowany w nas. There's only one way to be a true disciple. Jest jedna droga, aby być prawdziwym uczniem Jezusa. And that's to live life at the foot of the cross. To jest, aby oddać swoje życie u krzyża Jezusa. To every day come to Jesus. Każdego dnia przychodzić do Jezusa. Saying nothing in my hand I bring. Nic nie mogę przynieść w swoich rękach, Panie. Simply to the cross I cling. Po prostu jestem pod krzyżem. Lord, you changed John. Ty zmieniłeś Panie Jana. You changed Peter. Zmieniłeś Piotra. You changed Mary. Zmieniłeś Marię. You can do the same for us. Możesz zrobić to dla nas, Panie. Here we are this morning. Jesteśmy tu i rano dzisiaj, Panie. All the heads are bowed. Wszystkie nasze głowy pochylone są. Our eyes are closed. Nasze oczy są zamknięte. And God is speaking to you. I Bóg przemawia do Ciebie, Panie. And you want to tell the Lord this morning. Jeżeli chcesz powiedzieć swojemu Panu, Lord, I want to be a true disciple. Panie, ja chcę być prawdziwym Twoim naśladowcą. I want to love people. Ja chcę kochać ludzi. I want to love you more. Ja chcę kochać Ciebie więcej. I want to be your servant. Ja chcę być Twoim sługą. I want, Lord, to die daily. Ja chcę umierać każdego dnia dla Ciebie. I want to be like Jesus. Ja chcę być jak Jezus. Just raise your hand this morning. Podnieś rękę swoją dzisiaj rano. If that's your decision. Jeżeli to jest Twoja decyzja. When we're serious with God. Jeżeli Ty jesteś poważny z Bogiem. He will change our heart. On zmieni twoje życie, twoje serce. Just raise your hand if God is speaking to you. Podnieś swoją dłoń, bo Pan mówi do ciebie teraz. Father, Ojcze, you see our hands. Widzisz nasze ręce. The world needs true Christians. Świat potrzebuje prawdziwych chrześcijan. Because only Christians, dlatego tylko chrześcijanie, who have the love of Jesus, którzy mają miłość Jezusa, can change the world. Mogą zmienić świat. Please, oh God, proszę Boże. Pour your love into our heart now. Wlej swoją miłość w nasze serca. In Jesus' name. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen.